Cześć, jestem Karla, a to są jakieś wzgórza, czyli autorskie otoczenie szczęśliwego ziemniaka. Link do jej kanału znajdziecie w opisie, jak również link do pobrania tego otoczenia. A my dzisiaj będziemy grać sobie u przypadków, bo w sumie u nich, w sensie oni byli dosyć mocno obecni w poprzednim odcinku, także sądzę, że tutaj ten wątek trzeba pchnąć dalej i kontynuować coś, albo coś zakończyć, no nie wiem. I jak starczy czasu, to sądzę, że jako drugą rodzinę wybiorę sobie Ksenię, tam pójdziemy do jej biznesów, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem, także... No, zapraszam. No dobra, to żeby tutaj coś dalej pokminić, to sądzę, że muszę się przyjrzeć tutaj, jaki ma charakter Tadeusz i widzę, że on jest na maksa poważny. Także no, ten romans to raczej tak... Gdyby był właśnie lekko duchem, to dalej bym pociągnęła ten wątek, że on by tutaj był i z żoną i tam by miał jakieś lekkie zauroczenie tam w tej akacji, że coś na niego podziałał w końcu urok, czy nie wiem, o co mu chodziło naprawdę. Nie rozumiem, co się stało w poprzednim odcinku z Tadeuszem, no ale tak wybrał. No ale skoro jest taki poważny, to wydaje mi się, że chyba bardziej by tutaj został z żoną i by się jakby może chciał się przyznać do tej zdrady, ale sądzę, że najlepszym rozwiązaniem w tej całej sytuacji byłoby po prostu zaprosić tutaj Akację, zamknąć trójkę, tą w sensie Lilianę, Tadeusza i Akację w pomieszczeniu jednym i zobaczyć, co oni będą robić. Znaczy najprawdopodobniej to Liliana i Akacja będą się ciągle tłukły, bo one się tam dosyć mocno nie lubią, ale może w końcu ktoś z kimś zrobi jakąś romantyczną interakcję i się coś zepsuje w końcu. I widziałam, że przed chwilą tutaj jeszcze Rufin miał pragnienie, że chciał się pobrać z Izoldą, tylko że właśnie wstał i już mu się to już zapomniał, że chciałby. No ale on jest w sumie wiedzowym simem, także bardziej chyba pasuje, żeby on się tam skupiał na tych umiejętnościach, to bardziej ze strony Izoldy byłby taki może... No nie tyle może co nacisk, co po prostu ona by chciała tutaj już założyć rodzinę. Oni się nawet w poprzednim odcinku, jak tam grałam u Świerków, to ona mu się oświadczyła. Także może ją w sumie tutaj pod koniec tury bym wprowadziła, a może jeszcze pod koniec tury zrobimy im ślub, tak po 18, żeby wiek się po prostu zgadzał, no bo przecież ten Izolda jak gdyby już tam ma turę przegraną, także trzeba tego dopilnować. Okej, Tadeusz wrócił z pracy. I sądzę, że możesz od razu zadzwonić tutaj po Akację. Niech ona przychodzi, niech ten się wątek w końcu tutaj rozstrzygnie. Drzwi wejściowe są zablokowane, także tam nikt nie wejdzie. I widzę, że już tutaj Tadeusz chyba coś idzie zrobić do swojej żony. A, śpiewać, czyli od razu już tutaj ten. To można nawet uznać, że on jej wcale nie zapraszał. Ona tutaj przechodziła przypadkiem. A on chciał zaśpiewać swojej żonie i ona jak to zobaczyła, to wściekła się, bo myślała, że już go odbiła, ale tu jednak nie wyszło. Ale sądzę, że halo, Liliana. No tak, musi ją powitać. No dobra, to weź się powitaj. Jak się przywitały, o kurde. I właśnie, i weź się tutaj, walcz o swojego faceta. No, halo, powiedziałam walcz, że no co ona sobie wyobraża, że jak to? Jej męża będzie uwodzić, halo. Tylko w sumie nie wiem, czy to... No, jesteś poważny. Och, ona jest w sumie uprzejma, więc... no nie wiem. Jest też w sumie nieśmiała. Ale w obliczu miłości człowiek może różne rzeczy robić, także możemy jej to wybaczyć. I pobiła jej tyłek, w ogóle skopała. W każdym razie wątek się tutaj wyjaśnił. Dobra, a ty Rufin, idź sobie szukaj tam planet, weź tam swoje to hobby, rozwijaj i ogólnie. I wy nie macie tutaj żadnych świateł na zewnątrz, naprawdę? Ja tu nic nie wstawiałam. Dobra, jakieś tam lampeczki powstawiałam na ścianach, więc jest trochę więcej jasności tutaj. Tylko, że no teraz mamy tak, że jak gdyby Tadeusz i Liliana mają 100 na 100, tak? A no on się jednak tej zdrady dopuścił, bo ty masz chyba tam we wspomnieniach, że... No, Akacja i ja romansujemy i tutaj Akacja przyłapała cię na zdradzie, no. Nie przyłapała cię na zdradzie, bo z nią nie byłeś. W każdym razie chodzi mi o to, że w sumie przydałoby się, żeby no Liliana się chyba kiedyś powinna dowiedzieć o tym. Tak, że Akacja może być tak wściekła, że może jej powiedzieć, co jej mąż zrobił. I no wtedy nie wiem, czy będzie tutaj tak kolorowo. Ale to chyba musimy zagrać Akacją, żeby to zrobić. Ewentualnie, nie wiem, zobaczę, przemyślę, jak to tutaj wszystko rozegrać. Akacja, co ty tu robisz? Widzę, że Akacja bardzo daje nam tutaj znak, że chciałaby się
aby tutaj się Liliana dowiedziała o tym, co się stało. W związku z czym wydaje mi się, że tutaj na chwilkę ja sobie zrobię Akacją możliwość sterowania i poczekam, aż Rufin skończy szukać pracy, bo szukał pracy, ale no tej jego oferty nie było, także weź prysznic, weź sobie coś tam zjedz i idź po prostu do spania. A tutaj Akacja nie może flirtować z tym, z Tadeuszem, więc to też sobie tutaj pomogę modami. Także proszę bardzo. Aha, tak, bo Liliana jest teoretycznie w innym pomieszczeniu, bo tu jest taka ta listwa. No to jeszcze raz, chodźcie tu do kuchni. I jeszcze raz Akacja, weź z nim tutaj zaflirtuj. Także ona sobie wbiła, ona zaczęła tu flirtować z jej mężem, tak. No i nie fajnie się zrobiło. No ale cóż, tak się kończą po prostu romanse. Także no, tutaj Tadeusz z Lilianą niby twierdzi, że no wszystko jest okej, okay, że no dobra, no zdradziłem ją, przyłapała mnie na zdradzie jedna i druga w sumie, no ale on chciałby być z tą żoną, tak. Ale no, żona nie bardzo chyba chce być z Tadeuszem. O proszę, Tadeusz przed chwilą sobie osiągnął tutaj maksymalny entuzjazm wobec tego, wobec nauki. Chciałby się nauczyć dożywotniego szczęścia. Tutaj widzę, że o, swatać pary. No to w sumie mógłbyś się nauczyć, tylko nie wiem, czy wtedy mógłbyś tego użyć, jak gdyby będąc sam w tej parze, ale zobaczymy. O, a Rufin może już tutaj wypatrywać UFO. No, w sumie planowałam chyba, żeby go porwali, także okej. Dobra, Liliana chce 9 punkt charyzmy, 8 sprzątania i maksymalne gotowania. Gotowania przed chwilą zdobyła w sumie, więc to jest cały punkt do nauczenia. Ale myślę, że to sprzątanie możesz w sumie sobie ogarnąć, także też nawet tutaj sprzątając po prostu w domu, co nieco. O, Rufin przed chwilą chyba ten entuzjazm maksymalny osiągnął, no wobec nauki, fajnie. Ale coś mi się wydaje, że go chyba dzisiaj nie porwą. Rufin szukał pracy, no ale nie znalazł tej swojej oferty w dziennikarstwie. A nam przychodzi Ajaka pod dom i nam tutaj ten śmietnik przewróciła i nawet nie zauważyłam i nam się tutaj te robale zrobiły, no fantastycznie. Dobra, ale jutro przyjedzie pan i się zajmie tymi robaczkami, także nie mamy co się martwić. Kolejna noc i kolejna próba, żeby tutaj Rufina porwali. Tylko wydaje mi się, że jeśli oni porywają, to oni chyba porywają od razu, tak jak ten Sim zaraz podejdzie do tego teleskopu. Albo może mi się wydaje. O, tutaj widzę, że jest ten. Jest spotkanie, także Liliana chyba no, nadal ma chemię do niego. Ale w sumie, co wy byście sami ze sobą zrobili? Jakby, tylko że no, Tadeusz to przyszedł do toalety, bo musiał skorzystać, a Liliana tam była, bo korzystała, także jak się odblokują i zrobią, zaspokoją swoje te potrzeby tutaj, to zobaczymy, może coś ten, może spróbujcie coś pogadać, nie? Cokolwiek? Może niech tutaj Tadeusz spróbuje pogawędzić z nią. Aha, zaprzyjaźniliście się ponownie. To w sumie to zabawne, bo ona miała ten taki młotek sędziowski, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. A on miał taki przekreślony, nie? Czyli ona jakby mówiła, idziemy do sądu po rozwód, to on, nie dam ci rozwodu. No ale nic nie robią takiego, a może jednak? A dobra, ona mu opowiada, patrz jaka fajna muszla. Wcale to nie tak, że to chyba Tadeusz albo... A jednak, okej, okay, dobra, zrobili coś sami ze siebie, czyli ma się rozumieć, że tutaj chcą uratować swoje małżeństwo, że Liliana mu wybaczyła tą zdradę. No bo to wszystko Akacji wina, bo ona jest taka ten... Taka typiara. A, bo przeszła jej ta wściekłość i relacja jej się tutaj odnowiła, także no... To dlatego pewnie się tak zgodziła na to, żeby on ją tam przytulił, czy cokolwiek on tam robił. Rufina znowu nie porwali i idzie szukać sobie roboty. Może tym razem się znajdzie ta jego oferta. W tym dziennikarstwie całym. Ale nie, niestety nie było i znowu nam Akacja wbiła do domu. No po prostu co za babsztyl, naprawdę. Oho, Liliana się niestety nie wytrzymała i zrobiła pod siebie. O proszę, rozwinąć maksymalnie wszystkie umiejętności tu byś chciała. Sprzątanie, logika, charyzma, gotowanie i z techniką jest najgorzej. Ale chyba jednak ci tutaj zaznaczę może coś mniejszego, co szybciej spełnisz, żeby jednak ten wskaźnik cały czas jej się tutaj utrzymywał. Chociaż ona pewnie cały czas będzie miała takie pragnienia, że to umiejętność na taki poziom, a tą na taki, a tamtą na taki i tak ogólnie. A i zepsuła telewizor, nie może go naprawić, także ja chyba po prostu wymienię. Chyba, że może...
Chociaż nie, ona nie powinna naprawiać, bo ona ma akurat technikę strasznie słabą. Także po prostu wymienimy telewizor i tyle. I tak on tu dosyć długo stał, mi się wydaje, także no w sumie można wymienić. Rufin, czy ciebie kiedyś w końcu porwą, naprawdę? I tak w sumie to tura została tutaj przegrana. Jeszcze niech Rufin poszuka sobie pracy, może akurat znajdzie. I jak będzie 7 rano, to zaprosimy Izoldę, żeby ona się tutaj do nas po prostu wprowadziła. Tylko będzie trzeba tutaj chyba im wstawić podwójne łóżko, no bo w takim pojedynczym to się nie zmieszczą. Także ten komputer będzie trzeba gdzieś wtedy przenieść. Ewentualnie może pozamieniać im pokoje. Pracy jak nie było dla Rufina, tak nie ma. Ale no niech dzwoni po tą Izoldę, bo ja nie wiem, czy ona też do pracy jakoś nie idzie na rano. Na szczęście nie. Okej, okay, przyszła Izolda, weź ją tam powitaj. Zaraz ją zaprosi do wprowadzenia. No, no ma kotek miseczkę pełną. Proszę mnie tam nie straszyć powiadomieniami, że Pajda głoduje. No, no dobra, no ma straszny ten głód, ale już została miska uzupełniona. Także tutaj zaproponuj, wprowadź się. Raczej nikogo nie będzie brać sobie, bo tutaj te no, szczeniaczki muszą zostać. Może jak szczeniaczki dorosną, to ewentualnie tutaj przejdą do Izoldy, albo Izolda weźmie może te szczeniaczki, które już były oddane. Ciekawe, czy coś przyprowadzi. 400, wow. No, no, zawsze to jakiś wkład. Będzie na suknię ślubną. O, proszę, od razu już by chciała tutaj mieć niemowlę. No tak, no, no tak. Rufin, jakie pragnienie. Mhm. No tak, bo on jej chyba za bardzo nie lubi, bo ona też tam się z nim trochę tłukła, wyzywała go i ogólnie takie rzeczy. Okej, to zrobiłam taką mini dobudówkę pokoju i tutaj właśnie będzie sypialnia Rufina i Izoldy, a ten mały pokój to pewnie będzie pokój ich dziecka. I no tak mniej więcej ten pokój prezentuje się o tak, o właśnie taki jest trochę może ciemny, ale tak mi się wydaje, że to bardziej Rufin by tutaj ten pokój jak gdyby urządzał, bo no on jest jakby bardziej schludny niż Izolda. Izoldzie to tam w sumie wszystko jedno, jak to wygląda. Ona ma tylko takie swoje obrazki z motylkami i to wszystko, co jej do szczęścia jest potrzebne. Także no. Więc skoro tutaj tura została rozegrana, no to teraz jeszcze pójdziemy sobie do drugiej rodziny i się muszę zastanowić do kogo. Okej, to wybrałam Ksenię. Bo tak w sumie zastanawiałam się, czy ja na pewno chcę tu grać, w sensie no tutaj granie polega na tym, że no trzeba, znaczy w sumie nie muszę chodzić do tego drugiego biznesu, tak, mogłabym się skupiać tylko i wyłącznie na tym biznesie tutaj, ale no tak jakoś stwierdziłam, że no chcę jednak ten drugi jej biznes rozwijać też, żeby ona tam na nim zarabiała. I pytanie, czy Ksenia się z nami nie pożegna w tej turze? Mam nadzieję, że nie, że jeszcze trochę z nami zostanie, bo też w tej turze przydałoby się chyba tutaj z tą panią Karolą te kontakty poprawić, tak żeby one się zaprzyjaźniły i żeby tą panią Karolę tutaj wprowadzić, żeby to ona tutaj przejęła te wszystkie biznesy, albo chociaż o ten, o tutaj biznes, bo tamten w sumie butik to nie wiem, no ale tamten butik pewnie też, chociaż tam to jest butik Ksenii, więc jak będzie butik Karoli, to trzeba będzie zmienić nazwę po prostu. Okej, okay, mamy 10 sztuk ubrań na miarę i ostatnio chyba się zastanawiałam, czy te ubrania mi się przypadkiem nie zacięły, nie zepsuły, bo co zaglądałam do wyposażenia, to ona miała 10 sztuk, no ale okej. Okay. Skoro masz 10 sztuk, no to weź otwórz lokal, weź wezwij pracowników, weź tutaj pouzupełniaj. Nie ma wytworzonych, to dlaczego ja mam tutaj... To przepraszam bardzo, co to jest? Przecież to są ubrania. Skoro gra nie chce współpracować, to ja to po prostu zrobię sobie tak, że ja to sobie po prostu ręcznie uzupełnię i tyle. Mam wrażenie, że jacyś dzisiaj marudni są ci klienci, tak nie za bardzo chcą kupować. W sensie, no pełno ich tutaj jest i tak jakby się zastanawiają, ale nie za bardzo są chętni, żeby coś faktycznie wziąć. O proszę, mamy 9 poziom, no to ładnie. Co byśmy mogli tutaj pójść? My chyba szliśmy tutaj w tą motywację, tak najwyżej to mam, więc to chyba to. No dzisiaj chyba nam dosyć słabo poszło, bo wydaje mi się, że nie sprzedaliśmy 4 sztuk nawet. No chociaż nie, dochód 5000, więc 5 musieliśmy sprzedać. No dobra, no ale to zazwyczaj chyba trochę lepiej nam idzie, coś mi się wydaje. Okej, okay, ta pani widzę, że teraz idzie do kasy. Jestem ciekawa, czy... Bo ja na niej zrobiłam sprzedaż z zyskiem i normalnie to powinno pójść po 1000. Ciekawe, czy do niej doliczy jakąś na przykład nadwyżkę, czy coś takiego?
czy pójdzie Tysiak. Nie zauważyłam, ile mi poszło. Myślałam, że nad jej głową się pojawi. Nie, ale jest dochód 6000, a było przed chwilą 5, jak sprawdzałam, także no. Czyli sprzedaż z zyskiem wcale nie jest taką sprzedażą z zyskiem, tylko chyba, że to może chodzi po prostu o to, że więcej im tutaj na tym wskaźniku rośnie. Być może. Tutaj Ksenia przed chwilą coś do tego Augusta robiła, że niby tam się jej podobał. O właśnie, no jak mu się przyjrzała, to też tak zrobiła. Więc może spróbuj mu coś sprzedać. Zobaczymy, jak będzie na to reagował. Całkiem okej, okay, dobra. Weź go może olśnij. Czemu ludzie chcą się żegnać z Ksenią, no? Po prostu jak chcecie wyjść, to wyjdźcie, no. Niepotrzebne mi są te powiadomienia, że do zobaczenia. I zaraz będzie trzeba zamykać ten sklep, bo już trochę pustki mamy tutaj. Też późno jest. Pracownicy zmęczeni, nie chcą pracować. Ale pan August, tam widziałam, bardzo mu sprzyja to, że do niego zarywamy. Dziwne, pojawił się komunikat, że nie ma takiego przedmiotu, ale ona... Chyba wiem, o co chodzi. Być może chodzi o to, że ja wcześniej w zasadzie przydzielałam tutaj tylko, że szyli dla dorosłych. Tylko. A teraz to w zasadzie klikam byle co, że tak to nazwę, że nawet dla tych małych dzieci, dla nastolatków, dla dzieci po prostu. I może to w zależności od tego, dla jakiej grupy jest to ubranie, się uzupełnia. Także jeśli ona czegoś nie ma, to po prostu nie może tego uzupełnić. Mimo, że ma 5 sztuk w wyposażeniu, tak? Tu nie było i chyba tam jeszcze nie było tutaj o tego jednego. Także muszę teraz po prostu przypilnować, żebym ustawiała tylko i wyłącznie dla dorosłych, bo tak będzie łatwiej. No, Ksenia zna już tyle ludzi, że ta lista troszeczkę się tutaj wczytywała. I zastanawiam się, czy ona przypadkiem nie zna po prostu połowy miasta, albo praktycznie całości miasta, bo naprawdę tu sporo ma tych ludzi. Aż 4 strony, kurde, masakra. Dobra, ale chciałam, żeby tak trochę przedzwoniła do tej... Aha, dobra, bo było po północy dosyć mocno, przepraszam. Nie zwróciłam uwagi, dałam jej to w kolejkę i nie wyszło. No nic, to rano zadzwonisz do Karoli, skorzystasz i... Dzisiaj też możemy otworzyć lokal, tak mi się wydaje. O kurczę, a z tą Karolą przestała się przyjaźnić. Nie wiem, czy przez ten nocny telefon teraz ta Karola nie jest na nas wściekła. No to jak przyjdzie tutaj do pracy, to ją najwyżej wybiorę, zrobię ją na chwilę ten... jak to się nazywa? Selectable chyba, tak? No właśnie. I zobaczę, czy jest wściekła. Ile byś chciała zarobić? 50 tysięcy? O, no spoko. I prowadzić przedsiębiorstwo na poziomie 10. O proszę, Jessica przyszła do nas. Weź może z Jessicą weź przyjaźnie się obejmij, bo to jest twoja psiapsi, weź ją tam podziwiaj. Może jakie ploteczki? Halo, pracownicy to przyjdą właśnie, bo się zastanawiałam, czy ja ich wezwałam, czy ich nie wezwałam. Dobra, gdzie jest ta Karola? Jest Karola. Także proszę mi powiedzieć, czy pani jest na nas wściekła? Nie jest wściekła, tylko ma... A, chyba po prostu... Sporo jej tutaj się obniżyło, bo jeśli na górze ma 48, znaczy wróć, jeśli na dole ma 48, a na górze ma 26, to znaczy, że ten telefon w nocy musiał ją trochę zdenerwować. No ale to nic, to się naprawi, to jest łatwe do naprawy. Dobra, weź tam porób te gesty z tą Karolą, bo ten na razie nie ma klientów, za bardzo nie chcą reagować pozytywnie na to, jak ich nakłaniam do sprzedaży, to niech spadają, niech sami sobie kupują. My sobie pogadamy... To ja cię nie wysłałam na przerwę, serio, kurde. Więc coś mi się wydaje, że ja na chwilę zamknę lokal. Niech oni wszyscy sobie pójdą i zaraz otworzę i przyjdą nowi po prostu, może bardziej chętni. O, właśnie Ksenia przed chwilą wysłała tu Karolę na przerwę, bo tam widziałam, że ma czerwoną kropkę. I tak jakby się zaprzyjaźniły, także fajnie. No i Ksenia już strasznie... Chyba zamkniemy ten lokal, bo naprawdę już nie ma... sensu dłużej tego trzymać. I wydaje mi się, że jak jutro w sumie otworzymy lokal, to możemy tą całą Karolę zaprosić już do wprowadzenia się, żeby tutaj... Kto nam tutaj radio? No halo! Ja tam mówiłam tak, że wprowadzimy ją, znaczy zaprosimy ją do wprowadzenia się, żebym już mogła ją tutaj kontrolować. I jakoś chyba nie mam ochoty chodzić na tą parcelę publiczną aktualnie, więc chyba będziemy cały odcinek tutaj w tym biznesie siedzieć domowym.
Okej, przyszła Karola, także weź ją może tutaj obejmij przyjaźnie i od razu już weź i zaproponuj wprowadzenie się. Nie chciała się do nas wprowadzić? A to jaka? Niech no ja zobaczę, ile ona tutaj, jaką ma relację względem nas. 65 na 52. No, mogłoby być lepiej, ale może zaraz tutaj się poprawi. Ale dobra, skupmy się na chwilę tutaj na sprzedawaniu. I wydaje mi się, że chyba mamy rachunki, bo chyba nam przyszły, także przydałoby się... A, mamy, weź pocztę, także na bank tam są jakieś rachuneczki czy coś takiego. Dobra, także zapłacimy sobie rachunki. Tutaj widzę, pani potrzebuje pomocy, także jej pomożemy. Zaraz będzie trzeba tutaj pouzupełniać, bo trochę dzisiaj nam idzie jakoś. Kupują. Dobra, próba numer dwa, żeby tutaj zaprosić do wprowadzenia się tą Karolę, tylko że ona aktualnie obsługuje klienta, więc chyba nie wyjdzie. No ale dobra, może teraz? Nie chce się wprowadzić, no co za... Weź z nią porób tam parę tych gestów, może to wam nabije większą relację i może ona się w końcu przekona. No i nie chce się wprowadzić, no dlaczego ona mi to robi? Dobra, weź zamknij ten lokal, weź wyślij pracowników do domu, bo oni zaraz się źle poczują, także niech już idą. Piątek jest, mogą skończyć wcześniej. Kurczę, my mamy 52 tysiące na koncie, o wow. Ładnie. Ile nam w sumie brakuje tutaj, żeby ten... 4 gwiazdki, żeby mieć 10 poziom, no to też ładnie. Dobra, dzisiaj otworzyliśmy trochę, znaczy otworzyliśmy, wezwałam pracowników trochę wcześniej, żeby tam właśnie typek sobie szył, a my tutaj z Karolą pogadamy, no, tyle ile się da po prostu. Coś kliknęłam, aha, przedstaw Simowi Sławek. Dobra, próbujemy jeszcze raz. No w końcu, wow. Wow, czyli rozumiem, wszystko to, co zarabiała, to musiała wydawać na podróże, żeby wracać do siebie i potem, żeby znowu tu przylatywać. Bo tak jakby ktoś nie wiedział, to tak Karola jest z otoczenia wakacyjnego, dlatego tak hehe sobie żartuje. Ale dobra, ja bym jej zmieniła wygląd tak ogólnie, bo mam na to ochotę. Skoro jest już graną simką, no to no, tę masę fryzur z custom content trzeba wykorzystać. No okej, to tak właśnie... Wygląda Karola. Naprawdę spory ma te usta, ale wydaje mi się, że z tą pomadką tak jakoś to strasznie się nie rzuca w oczy. Myślę, że są te usta podkreślone, ale jakoś tak się wtapiają w jej twarz. Też pytanie teraz, czy ja mogę ci przekazać te prawa? Przekaż prawa... A, mogę. No dobra, no to jak ona się tam ogarnie, to w takim razie to zrobimy. Jak to Karola ma... A no tak, bo ona formalnie u nas chyba pracuje. A, pracuje i zarabia zero, także wow. Także zadzwonisz do pracy i powiesz, że siema, ja już tam nie pracuję, bo ja już tu mieszkam. A, tylko do butiku Kseni mogę jej przekazać, a nie mogę do tego przedsiębiorstwa domowego. No ale okej. No ale to w takim razie, jeśli teraz Ksenia umrze, to pewnie co się stanie z tym przedsiębiorstwem w sumie? No bo nie może gra chyba przekazać tych praw przedsiębiorstwa komuś, kto tu nie mieszka. Więc może tak Karola sama z siebie dostanie? Nie wiem, nieważne, zobaczymy. No najwyżej ten domowy biznes się rozleci? Nie wiem. A i też w sumie powinnam tą Karolę chyba trochę postarzeć, mi się wydaje, bo ona taka totalnie na początku wieku dorosłego to nie powinna być, także tak mi się wydaje, że może 9 dni... może być chyba. A może jeszcze jeden raz tak. Jeszcze jeden raz razy 3, to będziesz miała 17, no to okej. Okay. To chyba się zgadzamy, że tak może być w takim wieku, nie? O proszę, właśnie osiągnęliśmy sobie 10 poziom przedsiębiorstwa. No nieźle. No to ładnie, czyli możemy tutaj sobie o tą motywację... Interakcji naprzód możesz poprawić poziom potrzeb innych simów kosztem swoich własnych. Aha. Czyli przykładowo mogę pójść do niego? Czy to było tak, czy to ty chyba sama na siebie musisz kliknąć? Tak, właśnie, sama na siebie musi kliknąć i wtedy to działa. No to całkiem spoko. Tutaj widzę, że pan Sławek przestał szyć, także pójdziemy tutaj do tego pomieszczenia. Wyprosimy tą panią halo, Sławek. Sławek, chodź tam na zaplecze, chodź, poprawię ci potrzeby, chodź, zawołaj go, okej. Ale kropeczka mu się nie, uuu, jak jej zeszło, a kropka mu się wcale nie poprawiła. To chyba zamkniemy lokal. I niech Ksenia trochę o siebie zadba. W sumie ta Karola też powinna trochę o siebie zadbać.
A czego tak w sumie ta Karola by chciała od życia? A, 20 najlepszych przyjaciół, no spoko. Tak w sumie możemy pojechać na bazar i kupić tutaj ubrania. A no tak w sumie w międzyczasie trochę ten bazar zmieniłam, bo tutaj był problem z tymi kasami, bo tutaj była taka półścianka i oni tam cały czas krzyczeli, że nie mogą się dostać, także tutaj to po prostu naprawiłam. I teraz wszystko powinno ładnie działać. No dobra, to kupiłam coś takiego tutaj dla Karoli. W sumie tu widzę, że ten Ksenia ma jakąś przemowę motywacyjną i dodaj sił. W sensie to musiało być ten odblokowane w tym całych punktach przedsiębiorstwa. I co, poprawiły się jakoś? Spadły jej potrzeby, a miała jej dodać sił. Aha, fajnie. Czy to miała... Nie, to miała być przemowa motywacyjna, tak? Czy ja już nie wiem, co to miało być. Wydaje mi się, że też dobrze by było poświęcić z jeden dzień, żeby ona może jej nauczyła tych wszystkich różnych rzeczy. Tylko, o, przekazuj. Premia powiązania, premia motywacja, premia percepcja i premia hurt. Trzeba by jej to wszystko poprzekazywać, także wydaje mi się, że następnym razem, jak będziemy tutaj grać, no to coś na pewno ogarniemy. Ten hurt na pewno przyda się w tamtym drugim przedsiębiorstwie. A tak z tamtej całej reszty tych, no ta percepcja, czy ta motywacja... Nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Aha, czyli tutaj jest to dodaj sił ten. No to możemy hurt i motywację spróbować zrobić w sumie. Jestem ciekawa, jak to w sumie wygląda. No tutaj się uczy niby takiego jednego... Tylko ciekawe, czy jak to się całe zapełni, to ona dostanie na przykład, nie wiem, tutaj ten pierwszy poziom zniżki i będzie musiała się tak 5 razy nauczyć, czy to jeden punkt odpowiada za już całość, ale wydaje mi się, że raczej jeden punkt odpowiada za jedno. No ale cóż, tego dowiemy się w następnym odcinku, bo tutaj tura została już przegrana, także mam nadzieję, że ja będę o tym pamiętać, żeby to tutaj dalej robić. Może jak one zostawię je robiące to jak wczytam jeszcze raz, to będę pamiętać. No to co? Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i jeśli chcielibyście zagrać w jakichś wzgórzach, no to w opisie macie link do pobrania tego otoczenia, jak również też macie link do kanału autorki tego otoczenia, czyli Szczęśliwego Ziemniaka. Jeszcze nie wiem, kim będę grać w następnym odcinku. Możliwe, że pójdę do Pączków, a możliwe, że pójdę do Renatki. Też u Briana przydałoby się zagrać, żeby w końcu Balbinę wprowadzić, także no jakoś może tutaj pomiksuję te rodziny i ktoś na pewno będzie grany w następnym odcinku. No, to jest w 100% pewne. Więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Do usłyszenia następnych. Cześć!